tym, jak to się staje, że mnie Witek tosi się oddaje. Ten Witek przeczytał ogłoszenie. Przyjrzał mi się chytrze i mówi. He, ejże! Czy to nie ty, fajtusiu? He, he, zaczekaj. Wycyganimy od tej sroki, co się da, kiedy cię tak poszukuje. Niech da chociaż scyzoryki za cztery stalówki. Ho! Za żadne malowanki cię nie oddam. O nie ma głupiej Chciał mnie schować pod kurtkę prawą ręką, ale syknął z bólu, więc schował lewą i wszedł do klasy. Nic nie widziałem spod tego wstrętnego kubraka, ale słyszę głos Witka. Czy to ty pisałaś ogłoszenie? I nagle usłyszałem słodki głos tosi. Tak, to ja pisałam. Jak to usłyszałem, zacząłem się gromolić, ile tylko sił starczyło do góry, ale nie dałem rady. Jedną nogę mi odgryzł ten chłopak, a ręce mi się rozpłaszczyły o grubą kurtkę Witka. Więc dałem spokój i słucham, co z tego będzie. Tosia mówi: Okropnie mi żal mojego plastusia. He! To czemu tak mało za niego dajesz, he? a co ja więcej mogę dać? Wszystko mi potrzebne. A no, pokaż co tam masz w piórniku. Zobaczymy. Tosia mu widać podała piórnik, a on go schwycił bolącą ręką, bo aż krzyknął z bólu. Aaaa! Co ci jest? zapytała Tosia. Nic. Sparzyłem się. Pokaż. Ojej, jaka czerwona ręka. <laughs> I bąble się robią, taką brudną chustką owinięte. Tak nie można. Zrobi ci się zakażenie, i rękę ci odejmą. Zaczekaj, zaczekaj. Ja przyniosę od pani oleju lnianego i bandaż, i rękę ci opatrzymy. Potem coś robili, chodzili. Usłyszałem głos pani, która powiedziała. Trzeba teraz koniecznie rękę zawiesić na tym blaku. Czy masz Witku, szalik? Nie, nie mam szalika. I znowu usłyszałem głos Tosi. Ja, ja mam szalik. Ja mu pożyczę. Słyszę, jak ktoś ja gdzieś pobiegła. I nagle czuję, że mnie Witek chwyta, wyciąga spod kurtki i sadza na naszym pulpicie między moim najmilszym piórnikiem a kałamarzem. Patrzę, a tu biegnie Tosia ze swoim ślicznym, nowym szalikiem. Zawiesiła na nim Witkowi rękę, a Witek pokazał na mnie i mówi. O, masz, weź sobie swojego plastusia. Już ja ci go. O, o, tak oddam.